partii chłopskich było kilka. Na ogół nosiły one nazwę Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale liczyło się to, co się tam dopisuje dalej, bo było PSL Lewica, PSL Wyzwolenie, PSL Piast. Wincenty Witos był przywódcą Piasta. Z Wyzwoleniem było tak, że partia była niby chłopska, ale krąg przywódców był inteligencki spoza wsi, co zresztą piastowcy wyrzucali. Natomiast postać Witosa jest tutaj wyjątkowa, gdyż był to polityk o wyjątkowej sile przebicia, wyjątkowych umiejętnościach, a jednocześnie taki rzeczywiście przeniknięty poczuciem odpowiedzialności za państwo, umiejący w kategoriach ogólnonarodowych myśleć, no i jakby nie było, trzykrotny premier. Także tutaj Witos jest rzeczywiście postacią, którą się zestawia z dwójką tych wielkich twórców niepodległości, Romanem Dmowskim i Józefem Piłsudskim. No, Witos jest tym trzecim, ale od tej dwójki wcale jakoś w dół nie odstaje. To także był to podobny kaliber postaci.